W naszej podróży nie możemy zapomnieć o Kolumbii. To wspaniałe miejsce. Zaczniemy od miasta Cartagena. Zapraszamy bardzo serdecznie na film. Położona na północnym wybrzeżu Kolumbii, Cartagena jest bez wątpienia najpiękniejszym i najczęściej odwiedzanym miastem Kolumbii. Tropikalny klimat i piękne plaże z białym piaskiem i palmami kokosowymi tworzą doskonałą scenerię na rajski wypoczynek. Wspaniałe budynki i pałace przyciągają wzrok każdego przybysza. Sercem miasta jest otoczone 11-kilometrowymi murami historyczne centrum, w którym łatwo ulec złudzeniu, że czas zatrzymał się w połowie minionego milenium. W 1984 roku port, twierdze i stare miasto wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To miejsce z bogatą i burzliwą historią. Było ważnym portem i celem piratów. Na blisko 50 dni zajął je nawet słynny angielski korsarz Francis Drake. Getsemani, stara dzielnica Kartageny, która wyróżnia się kolorowymi domami z drewnianymi kratami w oknach i charakterystycznymi balkonami. To doskonałe miejsce, aby poczuć prawdziwy klimat Kartageny, zobaczyć jak żyją jej mieszkańcy, zasmakować świeżych owocach prosto z wózka i podziwiać lokalny street art, bo tutejsze murale robią naprawdę wielkie wrażenie. Torre del Reloj de Cartagena, czyli wieża zegarowa Kartageny, to główna brama miejska w historycznym centrum miasta. Zbudowana w 1631 roku, łączyła Stare Miasto z dzielnicą Getsemani. Podróż ulicami Nowej Kartageny to prawdziwa przyjemność. Jesteśmy przy największym znalezionym kamieniu ze szmaragdami. Od momentu odkrycia w XVI wieku szmaragdy z Kolumbii były poszukiwane i cenione na całym świecie.
Bogate złoża tego klejnotu znajdują się głównie w regionie Muzo i Kivor. Procesy szlifowania i oprawy kamieni są również cenione wśród znawców jubilerstwa. Kolumbijskie szmaragdy wyróżniają się intensywnym, głębokim zielonym kolorem oraz doskonałą przejrzystością. I oczywiście kawa, która jest kolejnym bogactwem Kolumbii. Aranżacje wystrojów licznych kawiarni to poważna sprawa. Niegdysiejsza arena walk byków, obecnie sercem galerii handlowej. Zamek San Felipe, położona na wzgórzu San Lazaro i rozciągająca się na całym jej terenie potężna twierdza zbudowana przez Hiszpanów. Po wdrapaniu się na wzgórze i wejściu na jej teren można zrozumieć, dlaczego forteca była nie do zdobycia. Za to widok na miasto imponujący. Wieczór to powtórna wizyta w Starym Mieście. Turystów czarują tu brukowane uliczki, pełne wdzięku balkony obrośnięte bugenwillami, turkoczące po kamieniach konne powozy. Miasto żyje kolorem, muzyką i tańcem.
Podróż łodzią na wyspę Baru, wchodzącą w skład Parku Narodowego Natural Corrales de Rosario. To prawdziwa atrakcja. Zatrzymujemy się w hotelu Isla del Encanto. Stworzono tutaj wspaniałe warunki do odpoczynku. Można tu pływać, nurkować i snurkować, a przede wszystkim podziwiać plaże i rafy koralowe. Kolumbia to jeden z największych krajów produkujących kawę na świecie. Ciepły klimat, żyzne gleby, świetne nasłonecznienie i duże wysokości sprzyjają produkcji najlepszych jakościowo ziaren. Trzy główne departamenty tworzą razem trójkąt kawowy. Zostały docenione w 2011 roku przez UNESCO i umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa Krajobrazu i Kultury Kawy. Kraj jeszcze do niedawna kojarzony był z obróbką kawy na mokro. Teraz jest pionierem w eksperymentalnych obróbkach. Kawę należy pić według kolumbijskich plantatorów, filtrowaną w temperaturze od 60 do 70 stopni Celsjusza. Ruszamy w kierunku osławionego miasta Medellín.